Hello guys, so my internet problem is officially over, więc już nie muszę się martwić, że coś mi nie będzie działało jak z samego rana. Mam nadzieję, że wszystko ładnie, pięknie się da ogarnąć. Słuchajcie, dzisiaj czeka nas kolejny temat. A mianowicie powtóreczka ze słów i nie tylko. Chciałbym, żebyście razem ze mną powtórzyli sobie na głos wszystkie słówka, jakie były w tym dziale. Ja powiem i po angielsku, i po polsku. Będą to słowa, wyrażenia, zdania, a potem zadam też zadanie na szóstkę i zaczniemy ostatnią część powtórki. Zobaczymy, jak to się potoczy. I zakończymy ten dział kartkówką. So, holiday activities and accommodation. Let's start. Book your flight. Zarezerwować swój lot. Buy souvenirs. Kupować pamiątki. Check into a hotel. Zameldować się w hotelu. Check out of a hotel. Wymeldować się z hotelu. Go backpacking. Wyruszyć na wędrówkę z plecakiem. Go hiking. Wyruszyć na pieszą wycieczkę. Go on a package holiday. Wyjechać na wakacje zorganizowane. Put up a tent. Rozbić namiot. See the sights. Zwiedzać. Stay at a B&B. Nocować w pensjonacie ze śniadaniami. Stay at a youth hostel. Nocować w schronisku dla młodzieży lub hostelu. Sunbathe. Opalać się. Travel abroad. Podróżować za granicę. I na pewno te słówka pojawią się na kartkówce. Ok. Public transport. Platform. Peron. Return ticket. Bilet powrotny. Single ticket. Bilet w jedną stronę. Ticket office. Kasa biletowa. Timetable. Rozkład jazdy. Train station. Stacja kolejowa. Te słówka też się pojawią. Buying tickets for public transport. Tych natomiast nie będzie. Can I buy a ticket here? Czy mogę kupić tutaj bilet? Do you know where it is? Czy wie pan lub pani, gdzie to jest? Excuse me, I'm looking for the train station. Przepraszam, szukam stacji kolejowej. Excuse me, what time's the next train to London? Przepraszam, o której odjeżdża następny pociąg do Londynu? Is it far? Czy to daleko? It's just a 5-minute walk. To tylko 5 minut piechotą. Platform 4, over there. Peron 4, o tam. That's 15 pounds then. W takim razie to będzie 15 funtów. Turn left here, then go straight on. Musi pan lub pani skręcić tutaj w lewo, a potem pójść prosto. Two singles, please.
Poproszę dwa bilety w jedną stronę. Where does it leave from? Skąd odjeżdża? You can't miss it. Nie da się go przegapić. Travel verbs. Arrive. Przybyć, przyjechać. Come back. Wrócić, powrócić. Get in. Wsiąść do, wejść do. Get off. Wysiąść z. Get on. Wsiąść do, wejść do. Get out. Wyjść z, wysiąść z. Land. Wylądować. Leave. Wyjechać, odjechać. Set off. Wyruszyć. Take off. Wystartować, wylecieć. Tak więc słuchajcie, na kartkówce będą te zielone tabelki. Holiday activities and accommodation, public transport i travel verbs. Właściwie to można sobie teraz to ogarnąć i zobaczyć, czy my już się umówiliśmy na jakiś termin. Widzę, że nie. Chciałbym, słuchajcie, żeby to było jeszcze w grudniu, żebym zdążył Wam sprawdzić. I tak sobie myślę, że zrobimy, słuchajcie, tą kartkówkę za tydzień w piątek, 18 grudnia. I będziecie mieli czas do poniedziałku lub wtorku, żeby mi to wysłać jeszcze przed tą zimową przerwą świąteczną. Więc akurat w tym tygodniu nic nie macie. Rodzaj. Kartkówka. Język angielski. Czas sala numer 10. Ok. Słownictwo unit 3, strona 42. Holiday activities and accommodation, public transport, travel verbs. Okej. Dodaj. I już jest. Czyli 18 grudnia. Kartkówka. 7W. I słuchajcie, to będzie ostatnia kartkówka w ciągu miesiąca, nawet dłużej, więc będziecie mieli dużo czasu na odpoczynek. No i porozmawiajmy dalej o słowach kolejnych. Powtórzcie je za mną po angielsku, a później ja Wam powiem, co one znaczą. Oczywiście macie napisane, ale chciałbym, żebyście tę wymowę sobie utrwalali, bo to jest bardzo ważne. Accommodation, zakwaterowanie. Activity holiday, aktywne wakacje. Airport, lotnisko. Amazing, niesamowity, niewiarygodny. Announcement, ogłoszenie. Charity, organizacja charytatywna. City break, wyjazd za miasto. Cycle, jeździć na rowerze. Describe, opisywać. Destination, cel. Dumpling, pierożek, pieróg. Flight attendant, steward, stewardesa. Fridge magnet, magnes na lodówkę. Go sightseeing,
zwiedzać. Hiking boots. Buty trekkingowe. Journey. Wędrówka. Miss. Tęsknić. Monument. Pomnik zabytek. Ride. Przejażdżka. River. Rzeka. Sharp. Punktualnie. Sightseeing trip. Wycieczka krajoznawcza. Skyscraper. Wieżowiec, drapacz chmur. Slide. Zjeżdżalnia. Sun cream. Krem do opalania. Sunshine. Światło słoneczne. Terrifying. Przerażający. To-do list. Lista rzeczy do zrobienia. Tour. Wycieczka. Travel blog. Blog podróżniczy. Unicycle. Rower jednokołowy. Views. Widoki. Virtual reality. Rzeczywistość wirtualna, VR. VR headset. Gogle VR. VR platform. Platforma VR. Tak więc słuchajcie, to są te wszystkie słówka, które się w tym dziale pojawiły. Jak widzicie, mnóstwo ich było. Oczywiście to jeszcze nie są wszystkie, bo ich było o wiele więcej. OK. And on page 43 you have got project. Tam są też, słuchajcie, cztery tabelki, które sobie szczegółowo omawialiśmy. Chciałbym, żebyście jeszcze raz na nie zerknęli, żebyście poćwiczyli z nimi. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie spróbować zrobić przygotowanie do sprawdzianu. Jest to chyba na następnej stronie, ja niestety w podręczniku tego nie mam. Każda osoba, która zrobi przygotowanie do sprawdzianu, żeby siebie sama sprawdzić, może mi wysłać te zadania. Nawet w święta, jeżeli będziecie chcieli zrobić to później. Ja Wam to sprawdzę, na pewno dam co najmniej plusy, może coś jeszcze fajniejszego, zależy jak to będzie, więc w ramach poćwiczenia naprawdę zachęcam przygotowanie do sprawdzianu Unit 3. And we have got project. Imagine you're interviewing a famous traveler. Prepare 10 questions. Use the present perfect and past simple. Słuchajcie, to jest ogólnie zadanie na szóstkę, ale żeby dostać szóstkę, trzeba się trochę wykazać bardziej niż napisanie samych pytań. Nie wiem, można jakieś zdjęcie zrobić, albo na przykład siebie wkleić, że z kimś wywiad słynny przeprowadzamy, albo przeprowadzić ten wywiad za pomocą programu Vocaru. Czyli zadać te pytania jakby na wizji, na fonii. Więc różne są opcje dozwolone. Bardzo bym chciał, żebyście przede wszystkim spróbowali to zrobić. Tym bardziej, że pamiętajcie, że jest wystawianie ocen i każda dodatkowa ocena się na pewno przyda. Project. I uwaga. Wyobraźcie sobie, macie wywiad ze słynnym podróżnikiem. Przygotujcie 10 pytań. Użyjcie czasu present perfect i past simple. Więc trzeba tu prawidłowo jeszcze użyć te czasy. I macie dwa przykładowe pytania. When did you first go abroad? Kiedy pierwszy raz pojechałeś za granicę? Have you been to Antarctica yet? Czy byłeś jeszcze już na Antarktydzie? OK. I słuchajcie, to sobie zrobimy. Chciałbym, żeby to wszystko było jakoś względnie szybko.
więc myślę, że na wtorek. Dużo czasu jest przez cały weekend, a to nie jest jakieś trudne zadanie. Klasa siódma, praca terminowa, język angielski, sala 10. Zadanie dodatkowe dla chętnych, strona 43, project. Jakbyście mieli do tego projektu jeszcze jakieś pytania, to oczywiście możecie do mnie pisać. A ja w tym czasie muszę teraz sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. Czyli 15 grudnia. Zadanie dodatkowe 7W. No, więc się zrobiło trochę, o Jezu, jak ja już widzę. Pracę klasową ma 8. Ok, tak więc możemy przejść dalej. Na stronie 44, what time is it? 60 minutes. No to chyba się nie uda już. Na stronie 44, słuchajcie, macie różnego rodzaju zadania. Myślę, że poćwiczymy je na następnej lekcji. Będzie także kolejne zadanie na szóstkę, ale poza nim będzie też filmik. Więc możecie sobie poczytać, zastanowić się, jak zrobić niektóre z tych zadań i na następnej lekcji już całkowicie skończymy rozdział trzeci. Tak więc powodzenia i do dzieła. Już Was dzisiaj zostawiam. Odpoczywajcie na ten weekend. Widzimy się za chwilę na Teamsie. Właściwie jak się na Teamsie połączymy, spróbujemy sobie coś obejrzeć i zrobić. O, to jest dobry pomysł. Więc do zobaczenia za chwilę.